W 90. rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Berlinie oraz ich tragicznej śmierci w Cierlicku w 1932 roku, w czwartek 25 sierpnia w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie odbyła się konferencja. Miał miejsce również wernisaż wystawy Żwirki i Wigury – Start do wieczności. Konferencja jest bardzo ważna. Jest to 90-lecie wielkiego zwycięstwa w Challenge 1932 Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. W bez mała w każdym mieście znajduje się taka ulica. Wiele osób nie wie, kim te postacie były, jak ważne były dla polskiego lotnictwa, jak ważne były konstrukcje inżyniera Wigury, jak wielkim pilotem i wykładowcą, instruktorem był Franciszek Żwirko. W 1932 roku udowodnili, że nie tylko oni jako piloci, jako polska załoga, ale też polska konstrukcja RWD-6 są najlepsze w Europie, jeśli nie na świecie. Wygrali z najlepszymi. Po 7 dniach zmagań, te zmagania w zasadzie 90 lat temu właśnie by się kończyły. Po 7 dniach zmagań oni dosłownie o sekundy wyprzedzali następną drużynę, następną załogę. To pokazało, jak wielkich umiejętności wymagał ten wyścig i jak dużo pokazali właśnie Żwirko i Wigura. My dzisiaj w czasie tej konferencji będziemy chcieli to właśnie przedstawić. Te postaci, te wydarzenia, konstrukcje oraz jak dzisiaj pamiętamy Franciszka Żwirko i Stanisława Wigurę. Konferencja to jakieś jedno z działań. Planujecie jeszcze coś w tym roku, jak jakoś odpowiednio uczcić właśnie tą 90. rocznicę? To już trwa, bo w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wystawa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Start do wieczności została otwarta już w noc muzeów, 14 maja. Natomiast dzisiaj spotykamy się tu w Cieszynie. Już za parę dni spotkamy się w Cierlicku, gdzie niestety 2 tygodnie po wielkim zwycięstwie tragicznie zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. W międzyczasie ta sama wystawa prezentowana będzie w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, więc ona peregrynuje, ona będzie pokazywana też w szkołach. Można też jak najbardziej zgłaszać się, czy to do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, czy do nas, do Muzeum Sił Powietrznych, i takie wystawy możemy w szkołach wraz z prelekcją prezentować. Czyli co, zapraszamy też do Dęblina, do Was, do Muzeum Sił Powietrznych. Naturalnie. No dzisiaj taka ważna konferencja, poruszamy temat Żwirki i Wigury. Co Pan jako prelegent będzie się starał przekazać tutaj uczestnikom tego spotkania? Ja będę mówić o zbiorach poświęconych Żwirce i Wigurze w dziale fotografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tych fotografii, a także kart pocztowych w zbiorach naszej instytucji jest dużo, ponad setka. Będę starał się scharakteryzować ogólnie, jak ten zbiór się prezentuje, a także jak jest wartościowy, na ile jest unikatowy. Będę go także porównać ze zbiorami podobnego charakteru w innych instytucjach na Śląsku Cieszyńskim, a także poza naszym regionem. To na ile jest wartościowy i unikatowy? No pociągnę dalej temat. No ja myślę, że te zbiory są bardzo unikatowe i mają dużą wartość poznawczą. Jest wciąż dużo tutaj do poszerzenia, jeśli chodzi o ten temat, zwłaszcza właśnie pamięci o tych bohaterskich lotnikach. Tych zbiorów z jednej strony jest bardzo dużo, tak jak powiedziałem, nie tylko właśnie w muzeum, ale też w tych innych cieszyńskich instytucjach. One się pokrywają tylko w niewielkim stopniu. I one do tej pory tak naprawdę były wykorzystywane w niewielkim stopniu. To znaczy jest pewna grupa tych zdjęć i widokówek, które pojawiają się w reprodukcjach, które są dostępne w internecie. I to jest dosyć powszechnie znane, natomiast tego materiału jest jednak dużo, dużo więcej. Czyli rozumiem, że jakieś perełki się tutaj dzisiaj pojawią, których jeszcze nikt nie widział? Tak. Potwierdzam, że zostało dokonane kilka takich niewielkich odkryć i też o tym będzie tutaj mowa na tej konferencji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.